Dagny przyszła na świat 8 czerwca w 1867 roku w Norwegii, w zamożnej rodzinie lekarza Juel. Imię Dagny znaczy jutrzenka i jest zapowiedzią nowego dnia. Dziewczęta skandynawskie wcześniej niż w innych krajach pozbyły się gorsetów. Nabrały swobodnego sposobu bycia. Żądały wolności, uprawiały sport. Jej ciotka Randi Blair była działaczką na rzecz emancypacji kobiet. Programy głoszone przez ciotkę zachwyciły swoją nowością. Dagny przyjechała do Berlina w 1892 roku, by studiować muzykę. Została przyjęta na równych prawach z mężczyznami w lokalu pod Czarnym Prosiakiem. Było to miejsce spotkań artystów, bohemy, mecenasów niemieckiej i skandynawskiej cyganerii. To tam bywali wielcy Norwegowie – Henrik Ibsen i rzeźbiarz Gustav Wiegeland. Obecność Dagny wywarła duży wpływ na życie i twórczość artystów epoki. Edwarda Muncha, największego malarza epoki, twórcy fantastycznych obrazów z cyklu Krzyk, oraz Augusta Strindberga, opętanego ideą wojny płci. Stanisław Przybyszewski z wrodzoną charyzmą wykonywał utwory Chopina w lokalu pod Czarnym Prosiakiem. Przybyszewski został królem Bohemy i mężem Dagny, a ona została jego duszą. Patrzaj, ducho, przyjdź do mnie, podaj mi swoje ręce, zbliż się do mnie zupełnie, patrz, ja jestem jedyny człowiek w stylu europejskim i jedyna połowa bestia, która urodziła się dla jednej tylko kobiety, dla ciebie. Ducha jest zachwycająca.
powinna na rękach nosić białe lilie i wtedy byłaby najpełniejszym symbolem uduchowienia. Proszę się ze mnie nie śmiać, ale widzę ją zawsze przed sobą jako śpiewającego anioła. Choćby z papierosem w ustach. Ona pali nawet w taki sferyczny sposób, a małe niebieskie kręgi unoszą się aureolą z jej bark. Dagny pisała o miłości, o trudnych wyborach. Dagny i Przybyszewski wyjechali do Krakowa, gdzie Dagny również stała się obiektem westchnień i zachwytu artystów. Wielbił ją Stanisław Wyspiański. Pod jej urokiem pozostał Boj Żeleński. Róże jej były czarne, a liście zwęglone. I szła cicha i smutna. Nagle zdawało jej się, że serce jej to ta trująca ziemia, na której te kwiaty wyrosły. Ale jednego dnia uczuła, że zamarzło światło jej serca. Że serce jej było w kształt białego i zimnego kryształu. Blask jego ścinał lodem jej oczy i zatęskniła za kwiatami, których nigdy nie dotknął pieszczącą dłonią promień słońca, za kwiatami czarów i dziwnych uroków, w których żyłach tylko jad krążył. Zatęskniła za odurzeniem trucizn, obezwładniała w upojeniach ich woni. Dusiła się, dławiła. Och, ten żelazny pierścień, co krtań jej okręcał. Była przecież sama. I ten pyszny, samotny kwiat w jej pokoju. Kwiat jej duszy stał, dumny i wyniosły przy jej boku. Czysty oblubieniec jej. O gwiazdo moja, betlejemska gwiazdo, co płoniesz nad mą duszą. Jej tragedią było, że była tym, czym jest sztuka, pięknością i zbytkiem. Tragedią jej była piękność i szczerość i duma. Była przepięknym, egzotycznym kwiatem, który rzadko wykwita, a który tłum zdeptać musi. I nie dość, że zdepcze, ale mści się na nim jeszcze po śmierci. Dagny Juel Przybyszewska zginęła w 1901 roku z rąk Władysława Emeryka, jej ostatniego kochanka. Emeryk po oddaniu śmiertelnego strzału popełnił samobójstwo.